Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komunistyczne macki, chińskie komunistyczne macki sięgają wszędzie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jest taki koszykarz, dosyć wysoki koszykarz. On nie jest Turkiem. Grał dla drużyn tureckich w reprezentacji. Wysoki facet, nazywa się Enes Kanter Freedom. Freedom, no, czyli wolność, no to nie jest jego prawdziwe nazwisko. Jego prawdziwe nazwisko jest Kanter. Enes Kanter Freedom. Jak dostał obywatelstwo amerykańskie, no to zmienił, bo można zmienić nazwisko, jak daje się powód, no można teoretycznie w Ameryce można poprosić o nazwisko Kościuszko, czy Pulaski, czy Washington. Możliwe, że nie przyznają, bo tam są pewne ograniczenia, o co można poprosić, o co nie można poprosić, no ale Freedom, facet wybrał Freedom. Urodzony w 1992 roku w Szwajcarii. No grał, przyjechał do Ameryki grać koszykówkę. 17 lat, młody chłopak, później skończył studia, no bo to tam z reguły, jak przyjmują, no to w ramach takiej, no dają wykształcenie za sport. Nie płacą sportowcom, studentom sportowcom, no ale dają im wykształcenie, no i później to jest taka trampolina. Ten sportowiec grał w Utah grał w Jazz, grał w Oklahoma City, w Thunder, w Nowym Jorku, grał w Knicks, grał również w Celtics w Massachusetts. No a teraz ostatnio przetransferowali go do Houston Rockets, no i podziękowali mu. No dlaczego? Dlatego, że on dosyć jest krytyczny względem Chińczyków. Powiedział, że Komitet Olimpijski w zasadzie śpi razem z komunistami chińskimi. Także jest dosyć krytyczny. No długo nie zajęło, żeby go wypieprzyć. No ogólnie rzecz biorąc, basketball, czyli ta koszykarska, stowarzyszenie koszykarskie w Chinach, no to robi ciężką forsę. No i tam oni się jednak uginają się na lewo i na prawo. No i między innymi dotarło to do Enesa Kantera Freedom. Większy problem jest taki, że Chińczycy zaczynają używać Interpolu, czyli International Police, czyli Policja Międzynarodowa. Sporo ludzi z Hongkongu, szczególnie z Hongkongu. No Hongkong to do 1999 albo 97, no to był kolonią angielską. Anglia w 1899 roku podpisała taką umowę na 100 lat na wynajęcie, można, wypożyczenie tej całej wyspy. Zbudowali tam wszystko, co tylko można było, no i później oddali pokojowo. Anglicy się wyprowadzili, dużo Chińczyków, no bo to było pod koroną brytyjską, no to pojechało do Anglii, no również Kanada, no to jest połączenie z tą, jest, Kanada to jest niezależna, no ale w zasadzie ma połączenie z Anglią, no bo królowa jest ich oficjalną, no, przywódczynią, no to jest dosyć skomplikowane, ale to mniej więcej tak działa, no i ci z Hongkongu, z tymi brytyjskimi paszportami, wielu wyprowadziło się właśnie do Kanady. No ale musieli wyjeżdżać z Hongkongu, dużo tych protestujących, była ta rewolucja parasolkowa, były te różne marsze, opozycja i tak dalej, no ale tam komuniści po prostu przyciskają, zaciskają pętle na tych wszystkich opozycjonistach. No i policja
międzynarodowa współdziała z komunistami. Te wszystkie urzędy bezpieczeństwa mogą używać policji innych krajów do tego, żeby po prostu nękali, żeby nękali tych ludzi, co wyjechali z Hongkongu. List otwarty, takie 16 osób z Hongkongu, 16 opozycjonistów napisało taki list z Hongkongu, między innymi jeden z polityków Ted Hui i Nathan Lo i również Mark Simon, Amerykanin, który pomagał w sumie właścicielowi domu wydawniczego, który drukował najróżniejsze książki, no i tego człowieka to w ogóle zamknęli. On zniknął na parę tygodni, później się pojawił Jimmy Lai. No i organizacja, nierządowa organizacja, która się nazywa Safeguard Defenders, czyli obrońcy, strażnicy i obrońcy, bezpieczni strażnicy i obrońcy, właśnie się podeszli do tego zagadnienia, co policja będzie, co międzynarodowa policja może robić przeciwko obywatelom Hongkongu, powiedzmy, którzy pojawili się w innych krajach. Na Interpol, no to ma dosyć dużą władzę, no bo może wydawać najróżniejsze każdy z tych krajów, no i Chiny są członkiem Interpolu. Nie tylko, że są członkiem, to teraz wybrali Hu Binchen, to jeden z komunistycznych towarzyszy z Urzędu Bezpieczeństwa, został wybrany na członka, na oficjalnego członka Rady, która się składa z 13 osób, 13 członków ma komitet wykonawczy, także, że władza tam wchodzi, tak? Komuniści po prostu wykorzystują te jednopartyjny komunizm, który w ogóle nie ma demokracji, no bo tam nie ma wyborów, tam jest tylko jeden wybór, no i oni wykorzystują te demokratyczne narzędzia na całym świecie do tego, żeby ścigać. No to jest dużo, dużo bardziej wredne, przebiegłe i perfidne niż to, co Stalin robił, czy Jaruzelski robił. No ale takie jest. 2022 w ten sposób jest, że Chińczycy z paszportem, powiedzmy, amerykańskim zaczynają się obawiać, że przekraczają granicę, czy lądują w jakimś kraju, a tam po prostu kontrola graniczna może ich jakoś ścigać. No, Ziemkiewicza to też w ten sposób mniej więcej potraktowali też wredne, perfidne organizacje, użyły no, organizacji, które nie powinny to robić, no do tego, żeby uprzykrzyć Ziemkiewiczowi, no i który musiał w sumie wracać. Także, że te rządy autoratywne no, bardzo często wykorzystują międzynarodowy system porządku. Ruscy wykorzystywała Interpol, żeby nie nękać Billa Browdera. Bill Browder, no to jest człowiek, który zrobił coś takiego, jak były sankcje Magnickiego. Magnicki, no to był prawnik w Rosji od podatków, później odkrył, że tam jest 200-300 milionów jakichś matactw, no typu tego, co po Magdalence w Polsce było, cały ten szaber, no to tam też był szaber po ZSRR, no i Magnicki odkrywał te wszystkie przekręty, oszukaństwo i tak dalej, korupcję, no to jego oskarżyli, że on jest skorumpowany, wsadzili go do więzienia, ogólnie rozchorował się, nie chcieli go wypuścić, no i umarł. No i w sumie w Ameryce Senat zrobił prawo,
no nie na całą, nie na całą Rosję, ale na konkretne osoby, które nie mogły podróżować. No dosyć symboliczna taka kara, że nie mogą podróżować do Ameryki. No ale, ale facet umarł, a ten, ten człowiek, który pchał to, żeby zrobić te prawo, no to był, był właśnie ścigany przez Interpol, dlatego że Ruscy to zaczęli. Tak jak wspominałem, Enes Kanter Freedom, no to on był przeciwko Chińczykom mówił, no ale też wypowiedział swoje zdanie na temat prezydenta Turcji Tayyipa Erdogana. I też Erdogan też starał się użyć Interpolu do tego, żeby ścigać. No, facet urodzony w Szwajcarii z amerykańskim paszportem, a mimo wszystko Interpol dostaje informacje, no i działa w ten sposób, jaki działa. Sporo tych ludzi, którzy wyjechało z Hongkongu, no obawia się, martwi i się denerwuje, że oni będą następni, że ich po prostu będą ścigali. Uważają, że to jest tylko góra, że to jest czubek góry lodowej, że to wszystko może dotyczyć tysięcy, dziesiątek tysięcy tych ludzi, którzy z Hongkongu wyjechali, no i że Chińczycy po prostu działają systematycznie w tym kierunku, żeby tych ludzi załatwić, żeby po prostu zniechęcić tych, którzy mieszkają jeszcze w Hongkongu, czy no w Chinach komunistycznych, to już tam wybili tą chęć, czy tą możliwość opozycji, czy oporu, no a teraz niszczą tych, którzy po prostu zdecydowali się wyjechać. No, walczyli w Hongkongu przez tyle lat, no, ale później się po prostu poddali. Główny szef Urzędu Bezpieczeństwa z Hongkongu, no to właśnie powiedział, że wszyscy ci zbiegowie, no bo ich nazywają zbiegowie, którzy uciekli w ramach naruszania bezpieczeństwa publicznego, państwowego, no a tam wszystko jest naruszaniem prawa bezpieczeństwa publicznego. Jeżeli jest się przeciwko komunistom, to są paragrafy na to, mają na lewo i na prawo. No i on powiedział, że będą ścigani przez całe życie na całym świecie. Także po przyjęciu tego jednego członka do komitetu wykonawczego, to będzie szło w tym kierunku. Także Interpol na razie się nie wypowiada się na ten temat. Również Departament Stanu powiedział, że no wypowiadał się, że trzyma ścisłe kontakty z opozycją w Hongkongu, ale co to znaczy? No wszyscy się uginają. Chińczycy są w stanie pracować nad tym 5, 10, 15 lat i wszyscy się uginają. Cały ten Departament Stanu również nie wypowiedział się na temat tego otwartego listu. Biden, no co Biden? No Biden nic nie zrobi. Biden powinien w zasadzie zareagować i się wypowiedzieć na temat tego listu otwartego. Także mieszkańcy Hongkongu, czy w Hongkongu, czy poza Hongkongiem, są na muszce, są na celu do zlikwidowania przez komunistów chińskich, no i żyją w strachu, tak? Żyją w strachu, żyją w nieustannym strachu. No i o to chodzi terrorystom, tak? Chodzi o to, żeby ludzie mieszkający w Chinach żyli w strachu, żeby ludzie, którzy mieszkają w Hongkongu, żyli w strachu. No to jest po prostu obcięta głowa, obcięty łeb konia znajdowany w łóżku mafii czy przeciwników mafii. No. Jest to makabra, że to się w ten sposób dzieje. Jest to makabra, że
że międzynarodowe społeczeństwo po prostu pozwala i to wszystko się dzieje w ramach tak zwanej demokracji, a jest wykorzystywane do ostatniej kropli przez bandziorów komunistów. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami demonetyzowanego filmiku. Filmik jest demonetyzowany, a później jak już jest obejrzany, no to po odwołaniu jest przywracana monetyzacja. Ludzie czasami się dziwią, dlaczego jest taka obsesja, moja obsesja z tym monetyzowaniem. No jest to połączone, jeżeli filmik nie wyświetla reklam, no to filmik nie jest wyświetlany. To jest bardzo proste. I co to znaczy nie jest wyświetlany? Nie jest polecany, nie jest wrzucany na sznureczki. Ludzie tego nie widzą, bo YouTube nie robi pieniędzy. No i ten twórca też nie robi pieniędzy. No ale dla twórcy to najważniejsze jest to, żeby byli nowi widzowie, a ta demonetyzacja powoduje, że nowych widzów nie ma. Także polecajcie, gdzie możecie, piszcie komentarze, no i pomagajcie, bo algorytm komunistyczny niestety walczy przeciwko... Komuniści walczą na każdym szczeblu, no między innymi te moje codzienne opowiadania też jakoś niektórym nie pasują. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Nie poddawajcie się na jakimkolwiek kontynencie. Zawsze są ludzie, którzy wiedzą, co robią. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego grupę. No widzicie, co się dzieje, płacicie więcej za benzynę, płacicie więcej za jedzenie, widzicie fiasko w Afganistanie, widzicie fiasko na Ukrainie, widzicie, że Biden pozwala na te wszystkie macki komunistów na lewo i na prawo. Mam nadzieję, że się z nimi nie utożsamiacie. Dlatego zmieńcie swoją przynależność partyjną albo w listopadzie po prostu nie idźcie do wyborów. Zdrowia dla normalnych.